Aleks i wojska komendant Karim zniszczyły wysuniętą bazę generała Barkowa. Tymczasowo ograniczając możliwości lotnicze Rosjan w Urzykistanie. Musimy się pośpieszyć. Sierżancie Garik, dzięki zdobytym przez pana danym znaleźliśmy komórkę Al-Katali, odpowiedzialną za atak na Piccadilly w domu w północnym Londynie. Trzy drużyny SAS wejdą do środka i postarają się czegoś dowiedzieć. Jeśli to Wilk przetrzymuje kradziony rosyjski gaz w Urzykistanie, musimy go znaleźć. Uwaga! Na miejscu mogą być cywile, więc ostrożnie z ostrzałem. Mamy cele, panowie. Do roboty! Zajmą się działaniami na wschodzie po atakach. Zaufaj, Wilku. Bierzcie salam. Ale to wam się nie powiodła, ty, więc... Powiodła się. Rozwalić. Zabezpieczone. Alfa 3. Wchodzę przez drzwi frontowe. Dwóch wrogów dostał. Zrozumiano. Upewnij się, że piętro jest czyste. Pierwsze piętro zabezpieczone. Piętro czyste. Zbiórka przy schodach. Brawo 6, przechodzę na trzecie piętro. Zabijam się! Nie trafię. Pozwól mi pomóc. Nie chcę tu zostać przez ciebie.
Uwaga na cywili! Ręce do góry! Już! Nie ruszaj się! Zabezpiecz ich! Uciśnij się! Zabezpieczone. Ostatnie piętro, idź przodem. Zostało nam ostatnie piętro, sierżancie. Zamknięty. Spróbuj wziąć ich żywcem. Na siebie! Nie strzelać! Nie strzelać, proszę! Chcieli mnie zabić! Nie ruszaj się! Zamknęli mnie tu! Zdejmij ją. Czysto. Wszystkie drużyny, budynek zabezpieczony, rozpocząć przeszukiwanie. Rozumiano, szefie. Przyjąłem. Przeszukać budynek, sierżancie. Zobaczmy, co znajdziemy. Szła w kierunku stołu. Zacznij tam. Kurwa mać. Sięgała popieprzony detonator. Dobrze, że ją skasowaliśmy. To była dobra decyzja, ser. No jasne. Wiemy, gdzie jest wilk. Strych domu Alcatali okazał się żyłą złota. Wygląda na to, że znaleźliśmy wilka. Dzięki historii połączeń z laptopa udało nam się namierzyć szpital Ramaza w Urzykistanie, w którym prawdopodobnie zaszył się dowódca Alcatali. Fara i jej ludzie będą monitorować aktywność terrorystów w szpitalu, a Marines przygotują się do wkroczenia do obiektu. Echo 3-1 zatrzyma wilka i przesłuchamy go w sprawie skradzionego rosyjskiego gazu.